Witam bardzo serdecznie z tej strony, pan tutaj w kolejnym odcinku z Need for Speed Payback i ogólnie na początku takie małe wezwanie do, nawet, no do aktywności niech będzie, także jeśli ta seria się wam podoba i chcecie, żeby dalej trwała, będzie trwała, ale jeśli chcecie, to możecie zostawić łapę w górę. Nie zmuszam, jak chcecie, jak macie taką ochotę, no jak chcecie mi pomóc odrobinkę, bo nie chcę, żeby tak seria się zaginęła, żeby się zagubiła, żeby straciła aktywność. No więc tak, pokażę wam dzisiaj na początku, co zmieniliśmy w naszym S13. Dlaczego zmieniliśmy? Dlatego, że na razie nie robiłem malowania. Malowanie będę robił na live'ie, który będzie po tej nagrywce. Jest godzina, no myślę, że jest godzina odpowiednia, bo jest koło 17. Oczywiście dostajecie to nagranie w sobotę, czyli dzień po oficjalnej premierze, ponieważ dzisiaj jest oficjalna premiera. No i słuchajcie, tak zmieniłem auto. Cały jest w pakiecie Origin Racing Line. I tak jak początek, tak jak przód się bardzo ładnie spasowuje, tak tył niestety, no nie chce się spasować. Tu jest właśnie to poszerzenie od Origin Racing Line. Strasznie jest szerokie, fajnie, bardzo fajnie, ale niestety niżej nie da się zejść. No więc wolałem wziąć to po prostu. Troszkę bardziej chowa się koło, ale za to jest ładniej dopasowane. No i też jakoś bardzo tam nie wyróżnia się, więc mi się to oczywiście podoba. No powiększyłem sobie felgę, odblokowałem opony, odblokowałem również dyfuzory. Zobaczcie, że mam dostępne. No i dalej oczywiście BNA nałożyć nie możemy. No nie wiem, może to naprawią. Przynajmniej bardzo na to liczę. No a ogólnie to wygląda bardzo ładnie. No i czerwień właśnie, czerwień najładniej chyba wygląda w tym pakiecie w takim kolorze. Jeśli macie pomysł na inny kolor, to dajcie oczywiście w komentarzu, aczkolwiek i tak na live'ie będę go malował. No i lampy były, słuchajcie, te, ale one się świecą na czerwono i to się tak nieładnie kontrastuje, więc wolałem wziąć te. No możemy sobie jeszcze spróbować przyciemnione, ale to najwyżej później. No i słuchajcie, mamy jeszcze przecież S2000, o jej tutaj raczej nie ma, a nie, jednak jest. Ją też lekko przerobiłem, no i właśnie teraz moim pomysłem byłoby, wiem, że niektórzy z was będą na mnie źli, ale no nie chcę mieć dwóch czerwonych aut, to pewne, więc no troszkę ją przerobiłem, tak? Ona również ma teraz dyfuzor szerszy, no ale niestety skoro mam ten dyfuzor, to nie mogę sobie innego przedniego zderzaka dać. No bardzo mnie to boli, aczkolwiek ten wcale brzydki nie jest, jest troszkę bardziej taki wyścigowy, torowy, więc postanowiłem, że w niej na odcinku zmienię kolor na taki, który mi wpadł do głowy, pomysł na kolor do tego auta. Mianowicie będzie to taka szarość, ale przejdziemy sobie w satynowy i teraz w dostosowywaniu wszystkiego zmienimy sobie, żeby był on troszkę taki bardziej, zresztą zaraz zobaczycie, gładkość, tak, gładkość troszkę, troszkę mniejsza. Lakier bezbarwny zdejmujemy i teraz tak, nasycenie tu nie jest potrzebna, jasność się troszkę zwiększymy i metaliki troszkę dołożymy, a nawet na maksa. O, taki jest mój pomysł na kolor do tego auta. Zapisujemy zmiany jako już oddzielny kolor? Myślę, że tak, dlatego, że jak coś to sobie zmienię. Bardzo w głowie wymyśliłem ten kolor, tak? Bardzo mnie się on podoba. Jest taki unikalny, nietypowy i strasznie pasuje do S2000. W sensie to auto w ogóle z takim kolorem dobrze się prezentuje, moim zdaniem przynajmniej. Oczywiście możecie ocenić. Dodałem sobie dzięki temu przedniemu splitterowi również większy spoiler, żeby auto było, zresztą zobaczcie sobie, ma poziom 233, więc jest to naprawdę mocne auto w tym momencie. No i przykro mi, ale muszę zrezygnować z neonów, ponieważ tego koloru już nie pasują. Za to słuchajcie, na razie, znaczy ten platynowo-niebieski jako tako pasuje, mam go za darmo. Ile tam już jeszcze mam ich? No troszkę jeszcze mam, więc spróbuję sobie go nałożyć i zobaczymy. O kurde, no nie chcę rezygnować jednak, powiem wam, że ten platynowo-niebieski jest bardzo ładny, więc okej. Dodatkowo zmienimy sobie na początku jeszcze w feldze tutaj ten kolor wykończenia. Zmienimy może na czerń chromowaną. Zobaczmy. No nie wiem, czy czerń chromowana, czy felgi całe w czerni chromowanej, no pasują, wiecie o co chodziło. Chciałem mieć taki ciemny charakter tego auta, żeby był bardzo ciemny, żeby był taki... No wiecie o co chodzi, myślę, że osoby, które w tym jakoś tako siedzą i znają się na barwach i tak dalej, będą wiedziały o co mi chodzi. Teraz te lusterka nawet by pasowały, bo mamy takie ulepszenia, ale jednak oryginalne wolę oryginalne, więc początek z krótkim tuningiem. I słuchajcie, tą naklejkę, którą mamy na szybie, również zamienimy sobie na czarną. No ten winyl nie robi się go na pewno długo i trudno się go również nie robiło, więc... Jak tu się maluje? Czym tu się teraz maluje? Bo tu się inaczej zmienia kolor teraz. Na zwykłą czerń, ale może chromowaną. O,
I Toyota RS czy zostaje? Może chyba zostać, co? Może zostać, bo jest to inny kolor, taki bardziej szary tej naklejki, choć czy ona teraz w ogóle jest potrzebna nam? Myślę, że nie, myślę, że zdejmiemy sobie to Toyo i zostawimy tylko taką czarną naklejkę na górze, jakoby była takim znakiem. Teraz przednich lamp jeszcze zmieniać nie mogę. Dlaczego nie mogę? Dlatego nie mogę zmieniać, że jeszcze nie złożyłem sobie wraku, że zanim go złożę, może złożymy go na live, zobaczymy, albo poszukamy go całego na odcinku. Lampy zmieniłbym na taki bardziej srebrny kolor, teraz nie pasują za bardzo, oraz tylnie są teraz naprawdę, naprawdę pasujące, choć mamy możliwość wzięcia ciemniejszych, więc je sobie weźmiemy. No więc generalny remont tego auta również na odcinku teraz, a ja chciałbym wam pokazać jeszcze, co będziemy teraz robić, znaczy no coś zrobić. Więc bierzemy sobie S13 i po kilku minutach tuningu wybieramy się już no naprzód z karierą. Oj, zepsuliście z RX-7. No więc tak, mam nadzieję, że EA troszkę tu naprawi. Ogólnie oglądałem sobie ostatnio materiał TV gry. Jestem zgodny, troszkę nawet nie wiedziałem, że w tej grze są mikropłatności, a jak już się dowiedziałem, to nie były mi bardzo potrzebne. Także możecie sobie zobaczyć ten materiał, no jest bardzo profesjonalnie zrobiony, aczkolwiek kilka niedociągnięć moim zdaniem. I w sumie jakby się tak zastanowić, ja ten system części jakoś bardzo go nie hejtowałem, ale jestem w stanie powiedzieć, że ma mankamenty, ma wiele mankamentów i lepszy był system części w 2015 Need for Speedzie, po prostu trzeba było je odblokować, tak, a nie jakoś tam losować i dalej z upływem kariery mogliśmy mieć coraz lepsze auto. Okej, więc przejdźmy się może na sekundkę. Albo nie, nasze auto ma poziom 169. Zobaczmy, jaki następny wyścig ma wymagany poziom. 120, więc myślę, że teleportujemy, no nie ma sensu tam jechać tak bezpośrednio, teleportujemy się do mojej kwatery i tam się już przejedziemy, no żeby nie przedłużać odcinka, tak, żeby jak najwięcej wam pokazać, może nie jak najmniej zrobić, ale jak najbardziej się tutaj, jak najwięcej rzeczy zrobić w jak najkrótszym czasie, o może tak, więc teraz wybieram się do poligonu i spotykamy się już w misji. Okej, no więc misja nazywa się Poligon, jest to próba driftu i żołnierz pod ziemią jest pod wrażeniem twoich umiejętności driftu, spotkaj się z nim w Ember Valley i udowodnij, że nadajesz się, by dołączyć do zablokowanego drążka, bijąc rekord jego ekipy. Okej, więc wynik to 95 tysięcy. Sporo. Sprawa jest taka. Wiemy bardzo dobrze, że różne poziomy trudności sprawiają, że gra jest trudniejsza, tak? Jakby logiczne, ale nie wiem, czy wiecie, że na różnych poziomach trudności na przykład wymagane wyniki są diametralnie niższe lub wyższe. Na przykład, słuchajcie, na poziomie łatwym to, co teraz jedziemy, będzie miało wymagane może z 40 tysięcy max? Tak mi się wydaje, no nie wiem, nie oglądałem tego u nikogo, więc nie jestem w stanie powiedzieć na 100%, ale tak mi się zdaje, że będzie to koło 40 tysięcy. I powiem szczerze, że jest to naprawdę duży przeskok, ale czy mam z tym problem? Oczywiście, że nie. Oj, ten ręczny tutaj nie wchodzi zbyt dobrze. Dobrze, więc no ogólnie S13 driftuje się znacznie lepiej niż 350 i kiedy z 350 zrezygnowałem, to dopiero zobaczyłem, jak wielka różnica jest między tymi dwoma autami. No i zdecydowanie S13 driftuje się lepiej. No zresztą tuningowałem ją pod siebie, mogę wam zaraz pokazać, ale co do tego chciałem jeszcze powiedzieć, że raz, pierwsza rzecz, dlaczego mam jeden na takiej kamerce? Dlatego, że podczas driftu, jakby ta wersja driftowa auta ma bardzo blisko tą pierwszą kamerkę, no i mi się po prostu to nie podoba. Dwukrotne pobicie wyniku może być. I jeszcze jedną rzecz, dlaczego sobie w ogóle nałożyłem ten bodykit? Dlaczego? Bo, znaczy już mówiłem, że jest bardzo ładny, ale myślę, że póki nie mamy jakichś takich lepszych malowań, to z tym bodykitem auto wygląda bardzo ostro, tak nietypowo. No i po prostu mi się to, zresztą myślę, że ładnie zrobiłem, no nie wiem, czekam na waszą opinię. Okej. No kartę to sobie już losujemy, a niech będzie po stronie prawej. I wydechowy piątka chyba już mam założony. Co my tu mamy? Moc lepsza, ale max prędkość gorsza, lepsze przyspieszenie. Wiecie co? Lepiej sobie wziąć większą prędkość maksymalna nie jest ważna w drifcie, ale przyspieszenie jest bardzo ważne, tylko nie wiem, czy nie stracimy sobie w tym momencie premii, ale wyposażymy, bo ta część akurat nam polepszy. No i myślę, że dzisiaj, no nie wiem, czy skończymy sobie ten drifting, myślę nie, ale następne misje dalej robić będziemy, bo dragu nie chcę zaczynać. I właśnie, dostawy, bardzo fajnie, że dostałem kolejną dostawę.
troszkę wam zagłuszyłem dialogi, raz sobą, a raz dźwiękiem silnika. I w tym momencie, o tu są te pachołki, najprawdopodobniej byłyby jako premia, jako bonus. Okej, więc zjedźmy sobie na pobocze i odbierzmy przesyłki, tam, co tam mamy. No pierwsza kamerka jest, o, tak, i ona podczas jazdy się zbliża, więc to mi się nie podoba, ta jest okej. Więc idziemy sobie do dostaw i w dostawach odbieramy sobie cztery podstawowe, jedną premium. Więc na początku cztery podstawowe, patrzcie. Wybieramy sobie, to jest podstawowa dostawa, to nie jest dostawa premium. Tą dostawę dostajemy normalnie level za levelem. 20 tysięcy w pierwszej. Druga. W drugiej 5. Okej. Ostatnia? 15. Naprawdę? O, turkusowy neon. Może ładnie by wyglądał w Hondzie, aczkolwiek ten, który jest okej. Okay. Jeszcze jedna, w której, zresztą patrzcie ile mamy, że no kolejny raz 25 tysięcy. To nie jest w żaden sposób, jakby, w tej grze Deluxe bardzo mało daje. Nie jest, na przykład zobaczymy, no teraz wejdziemy, tu będziemy mieli dwie dzikie karty. W tym premium mamy no różowy neon na przykład, co nie jest nic świetnego. Kasa też jest mniejsza niż w podstawowej. 6 żetonów części to już spoko, kolejne 5. A no i 20 tysięcy, więc no wiadomo, to jest boost w pewien sposób, ale bez niego też bym dał radę i to na spokojnie. I następna trasa jest całkiem blisko, więc się wybierzemy już do niej. No więc co do malowania w ogóle do tego auta, co do pomysłu mojego na malowanie, to będzie to coś, znaczy wiadomo, wy wiecie jakie mam upodobania, są to japońskie klimaty, są to bodykity japońskie, są to japońskie malowania, wiecie, z bardzo... unikalnymi wzorami najczęściej, z dużą ilością sponsorów, z dużą ilością jakichś winyli typu, nie wiem, tribale, czy płomienie, czy no jakieś takie eksplozje, znaczy no może nie eksplozje, ale przejścia, wiecie o co chodzi, te, znaczy trzeba to auto na pewno dopracować i mam nadzieję, że w tej grze uda mi się to zrobić. No i wygląda naprawdę fajnie, bardzo lubię takie dokładki, dlatego myślę, że nic złego się nie stało, jeśli zmieniłem z Origina, bo Origin był taki prostszy, a to jest bardziej zaawansowane po prostu body i widzę, że na starcie już mamy kibiców, którzy czekają na nas. Okej, okay. Żołnierz podziemia już wie, że umiesz jeździć, ale wciąż jest podejrzliwy. Bij dalej jego rekordy, aż zechcecie przyjąć do zablokowanego drążka. No zablokowane? Nie, jak mnie to denerwuje. Żołnierz podziemia jeszcze jako tako, ale do zablokowanego drążka. To nie bardzo. Cytować Matrixa, no to jest fajne właśnie, cytaty mamy takie z Matrixowe, mamy również nawiązania co do filmów i w ogóle w tym oto, w tej oto części. Chciałbym również powiedzieć, że, no dobrze, dobrze, że o 220 tysięcy, no to trzeba się postarać. Chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem już o co mi chodziło. A, no że z przodu ten spas nie za bardzo, co? Nie za ładnie się spasowało koło z nadkolem i nie rozumiem dlaczego, znaczy chciałbym, żeby tu był ten dystans, no chciałbym, żeby dołożyli ten, dodali, że jakieś błędy były, no to świetnie, no to znaczy nie podoba mi się, że były błędy i bardzo dobrze, że chcą je naprawić, ale żeby to zrobili, a nie zignorowali błąd, bo... no bo tam dają radę grać bez tego, to nie będziemy im dawali, bo... dobrze, i teraz dawaj, wjeżdżaj. No, próbowałem tu się jakoś dopasować, ale ciężko. Są bardzo duże łuki, a moje auto aż tak dużych łuków nie zrobi. Przynajmniej nie tak od razu, no. No i też widzę, że małych kątów w ogóle gra nie liczy jako drift, także... mamy też 4 km jeszcze, no dajcie mi jakieś więcej zakrętów, co? Bo tak... dobra, tu pojedziemy... o, tak. I tutaj już sobie zalecimy pełny łuk, mam nadzieję. Dobra. Dawaj, dawaj. Dawaj, Nissan. Nie, przejmuj się tam, wiesz o co chodzi, chłopak. Wiesz jak masz jechać, nie? O, 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 o. Bardzo dobrze. Czyżbym pominął jakiś checkpoint? Nie, 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 bo tam wracamy na dole, tak? Tak jest, zawracamy na dole, dlatego... dlatego mamy tak to oznaczone. No, jedziesz, jedziesz. Drifting nie jest aż taki świetny, jak myślałem, ale... no nie jest zły, no. Porównując do poprzedniej części, to drifting to marzenie. Ojojoj. No i zepsułem. Dobra. Ale pod górkę i tak byśmy niewiele zrobili na razie, więc rozpędźmy się i straćmy, straćmy mówię, zyskajmy znowu mnożnik. Okej. Okay. No i teraz wyszło bardzo ładnie. W drugą stronę. Właśnie fajnie jest to, że
Wiadomo, ktoś tam, oglądacie sobie może serię u kogoś, czy oglądacie filmiki z Paybacka, czy z czegoś innego i możecie powiedzieć, że no, ale tu jeździsz gorzej, ale tu się nie starasz. Słuchajcie, ja wam pokazuję wszystko rzetelnie, w sensie ja wam nie utnę, nie pokażę wam, że brzydko pojechałem, to utnę i zrobię jeszcze raz, tak? Ktoś mi raz nie wyjdzie, to cóż, no słuchajcie, no, nikt nie jest idealny, tak? Nie zawsze musi wychodzić, nawet czasami najlepsi kierowcy rajdowi mają wypadki, najlepsi, nie wiem, drifterzy mają spiny, tak? Także to nie jest tak, że zawsze musi wychodzić. No i może nie mam teraz jakiegoś wielkiego tego rekordu, ale myślę, że nie najgorzej. Udało się. W każdym razie się udało. Pobiliśmy tam, nie wiem, czy pojedynczy drift się udało? Aha, no nawet nie spodziewałem się. Nie patrzyłem w ogóle na ten licznik i jednak się udało. Także no, znaczy wiadomo, no trzeba też trochę umiejętności, ale to jest trudny poziom, jeżdży słabo i jakoś daje radę. Teraz z lewej weźmiemy kartę i będzie to przyspieszenie, tu się przyda na pewno. Tu się przyda na pewno, nie stracimy chyba tego bonusu z Outlaw, bo ogólnie z Outlaw, nie wiem czy Outlaw, w każdym razie przy tym bonusie mieliśmy już 6 części, teraz mamy tylko 3, ale i tak auto ma już wyższy poziom. Nowy asortyment w garażu, który nie jest nam potrzebny i czyżby to był następny wyścig, który jest tutaj z driftu, czy... Nie, tu jest następny. Jak to się stało, że to jest już tu? Ja myślałem, że to jest gdzieś indziej, a to jest ten wyścig. Świetnie. Tylko czy moje auto jest wystarczające do tego? Myślę, że jest. Oczywiście, że jest. Okej. Okej, piratów. Czyżby piratami byli hakerzy? O to chodziło? Nie wiem. Nie będę na pewno się wyciszał na te słowa na temat, znaczy na te komentarze naszej postaci. Ustalmy, że nie jest to zbyt ciekawe, a przynajmniej nie jest to ciekawsze niż jakiś komentarz w miarę konkretny tego, co robimy w tym momencie. Choć było wiele osób, które mówiły, że no tak, tak, ale ja tu, sorry, ale no pan tutaj, ale no ja powiedziałem ci, że masz nagrywać bez komentarza, więc nie wiem o co chodzi, dlaczego nagrywasz z komentarzem, co to ma być. Nie podoba mi się to, a ja, no halo, no przecież jest raz, że mój kanał, a druga sprawa, że bardzo lubię to komentować, bardzo lubię dzielić się moimi odczuciami, bo czasami moglibyśmy się źle zrozumieć w grze bez tego mojego może nie tyle, że wyjaśnienia, co bez mojego wytłumaczenia. I ani razu nie używam ręcznego. Zauważcie, że ani razu nie używam ręcznego, tylko zwykły hamulec i tak jest lepiej. Moim zdaniem, w każdym razie. No tutaj ręczny na przykład. Tutaj jednak brakło troszkę mocy, ale już jesteśmy uratowani. Widziałem ostatnio taki filmik. AR12 wrzucił sobie na kanał swój filmik pokazujący, że stworzył white body Forda GT, a tutaj troszkę mi nie wyszło. No i tak, stworzył tego white body Forda GT, wszystko super do driftu, tak sztucznie nim driftuje, to jest, ma tak dużą moc i nie wiem czy napęd na 4 czy na tył, w każdym razie no raczej, czekajcie, Ford GT wydawało mi się, że ma napęd na 4. W każdym razie taki mam w Fordzie, ale może mieć na tył. I nawet byłbym bardziej za tym napędem na tył, ale zachowuje się jak zdecydowanie jakbym miał napęd na 4 kółka. Przynajmniej w tej grze. Udało się oczywiście. No, świetnie. Nie, wydaje mi się, że Ford GT ma napęd na tył. I chyba sobie zmieniamy w Fordzie na napęd na 4 koła. Wiecie, jakoś się nie zagłębiałem do tego. Wygrana 297.022 to jest mój główny wynik, ten za drift. Tym razem kartę ze środka i eku, które chyba sobie zamienimy na punkt. No co prawda tu mamy lepsze przyspieszenie, ale nitro nam się troszkę niszczy, a my tego nitra nie chcemy zniszczyć, bo już troszkę słabsze jest i to widać. I powiem szczerze, że dzisiaj zrobimy sobie jeszcze ten jeden drift, potem ulepszymy na maksa auto. O, dostawa, okej. Okay. Znaczy na maksa, no jakoś tam sobie ulepszymy. I przez to będziemy mogli na luzie, słuchajcie... Okej, okay, no kasy sporo, wszystko jest. Na ludzi sobie przejść ostatnie wymaganie, tutaj ostatni jest zawód u żołnierza.
wow, jaki ten przejazd był idealny. Bardzo mi się to podoba. Ogólnie ostatnio mam problemy z grą, znaczy pojawia mi się jakiś błąd, nazywa się coś tam z DirectX-em. No, pół dnia przed dniami, no okej. Więc, o, ej, bot mnie ominął. Inteligentne boty. Gratulacje EA, Forza tego nie umie, znaczy... Wrak. Gdzieś tu. Nie no, za mało mocy, ale... Gdzieś tam był wrak. Gdzieś tu pokazywało, że może być wrak. No to musimy na chwilę sobie ten drift odpuścić, bo... Bardzo chciałbym tego wraka sobie tutaj odnaleźć, tylko że... Okej. Gdzieś tu. A podpowiedź, mamy podpowiedź co do wraków, ale nie wiem, czy to będzie co do tego wraku. Dobra, tu już nam zniknął z pola widzenia, więc znikł, więc może spójrzmy sobie tu tędy. Spróbujmy, czy jeszcze tu będzie nam go pokazywało. Gdzie nie, gdzie. Gdzie powinienem jechać, żeby cię zdobyć, wraczku, powiedz mi. Tędy? O, może tu coś jest? Czy to jest on? Czy to on? Czy to nie on? No tu jest jakieś Camaro. Camaro chyba nie jest wrakiem, ale tam jest wrak, kurde. Okej, tu jest wrak. I to chyba ten pierwszy, który był pokazywany. Tak jest. Okej, znaleziono podwozie wraku. Udało ci się znaleźć pierwszą część wraku na pocztówce ze wskazówkami. Pojawiły się nowe wskazówki dotyczące wraków. Do odnowienia wraku potrzeba kolejnych 4 części. Okej, wyżej położone miejsca. Okej. Odkryte części. O co z tym chodzi? Czy tu są kolejne części, czy... Tak mi się zdaje, że tu muszą być kolejne części. Ponieważ nie mamy odkrytego jeszcze podwozia Nissana Fair Lady, które myślę przy okazji również się gdzieś tu znajdzie. Posortujmy sobie wszystko. Krążący kierowca nie, ale chciałbym sobie zrobić kolejny, no, pojedynek driftu. I czy w ogóle, nie wiem, czy nasze auto jest spełnia wymagania, no ale jakoś nie mam tego na wielkim względzie, więc widzimy się już przy ostatnim, myślę, drifcie w dzisiejszym odcinku. Cały odcinek podriftujemy, ale myślę, że no wyjdzie fajnie i też nie będzie może jakoś bardzo długi, zbyt długi, bo też nie chcieliście, żeby były za długie te odcinki. Swoją drogą, gra teraz wygląda naprawdę ładnie tutaj, no bardzo mi się podoba. Żadnego dialogu, żadnej cutscenki, po prostu taki odrift. No okej, więc zaczynamy. Kolejny raz stawką jest 220 tysięcy punktów. I co ciekawe, jechałem przed chwilą strefę driftu. To nie było tutaj, to było chyba w innym... Nie, chyba to było tutaj właśnie. I niestety wjechałem w nią troszkę za szybko, więc zrobiłem sobie tylko jedną gwiazdkę. Ale zrobienie w ogóle stref, gdyby robienie stref odbywało się na takim mnożniku jak tutaj punktów, gdyby nie było tych całych trafików, no to na spokojnie miałbym na każdej strefie 3 gwiazdki. No ale punkty tam chyba nie lecą tak jak tutaj, co? Nie wiem sam, musicie mi powiedzieć. Okej, więc zaraz już zrobimy sobie pełny wynik, przynajmniej tutaj. Na przykład na takich zakrętach nie mamy w ogóle szans na jakieś lepsze punkty, no bo zwyczajnie to są zbyt duże te łuki, zbyt długie i zbyt proste, tak? A do driftu jednak, no nie, to nie jest nic dobrego. Okej, no i śmieszne jest w grze to, i nie podoba mi się zresztą to, że jak leciutko tyłem, nie wiem, leciutko zderzakiem czy spoilerem dotkniemy sobie bandy, to od razu nam znika mnożnik. No po prostu, no aha, fajnie, że ręczny działa tak, że nam zatrzymuje samochód. W każdym razie, mówię, leciutko dotkniemy, nawet nie tak jak teraz, tylko jeszcze lżej, a i tak znika mnożnik. No nie fajnie, ale dobra. Mogłem to przejechać w sumie ładniej, ale myślę, że i tak teraz jest całkiem w porządku. Całkiem spoczkoloczko. No i zostało jeszcze ponad kilometr, więc jeśli będą jakieś fajne zakręty, to się uda. Jeśli nie, to będę musiał powtórzyć, ale myślę, że nie będę musiał, bo... Ej, 600 metrów?
Co jest? Panie i panowie, nie mamy jakiegoś super wynik. Aha, dobra, bo tu jest ten tunel jeszcze. No nie, mogłem tak ładnie wjechać do tego tunelu, ale to nic, już wjedziemy sobie w taki sposób, nic się nie dzieje. Udało się. No ale wynik nie jest jakiś super, mógłby być na pewno mocniejszy i wiem, pobij 142 tysiące, a to rekomendacja, wiem, że jak będzie ten ostatni, to będzie trzeba sobie zrobić bardzo duży wynik, więc auto będzie musiało być mocne, bo inaczej nie damy rady, będzie trzeba sobie robić drifting w zasadzie wszędzie, no i najlepiej z dużym mnożnikiem, tak? Nie wiem, to jest chyba mnożnik maksymalny razy 4 bądź razy 5, teraz, a niech będzie środek i nitro. Nitro myślę, że przyda do skrzyni tym bardziej i o, pomaga, więc okej. Nie wiem, co my w tym momencie robimy. Pojawiły mi się zawody. Dlaczego jedziemy znowu w jakichś zawodach? O co chodzi? Dlaczego nic nie miałem, tylko jadę w jakichś zawodach, tak po prostu? Czy my już tu jechaliśmy? Nie kojarzę tej trasy. Znaczy, tu są strefy driftu, ale... No tak czy siak. Nie kojarzę, żebyśmy tu jechali. Kurde, jak tu mogłem fajne punkty zdobyć, a nie zdobyłem oczywiście przez... prędkość. No ja w ogóle ten hamulec tak niefajnie działa bardzo. Muszę sobie troszkę więcej tego hamowania zrobić, bo on powinien nam troszkę dać do driftu, ale jednak hamować też powinien odrobinę, co? A czasami w ogóle jakby nie działał. I to nie hamuję ręcznym, bo ręczny mam najlżejszy jak się tylko da. Okej. Nie rozumiem, dlaczego jadę w tych zawodach? Co ja tu robię w ogóle? A może tak powinno być? No nie wiem. Nie rozumiem, ale nie muszę wcale rozumieć. Może jakiś błąd po prostu, no. Zresztą zobaczymy zaraz. Oj, kończymy pomału. Brakuje nam troszkę punktów. Dawaj. Nie damy rady już. A może damy? Udało się o 42 punkty. Nie wierzę. Fartem, mega fartem, ale no nie chciałem się poddawać, prawda? A też nie chciałem tego powtarzać. Ale mega fart. No, ile mamy w ogóle hajsu? Matko. Mamo, normalnie jestem bogaty. Dobra. Karta środek, już nie będziemy się bawić. Hamulce. O, mówiłem podczas filmiku w tym momencie, no przydałoby mi się lepsze hamulce, ale jednak głowicy nie zmienię. No, sorry, rozumiem, chcieliście mnie posłuchać, fajnie, ale... Nie, może być, okej. Okay. Ale dlaczego ta misja miała dwa segmenty i ja o tym nic nie wiedziałem? Halo? Nic się teraz nie dowiem? Kiedy mężczyzna mówi takim głosem, że udziela mi dostępu do drążka, a jeszcze moja postać mówi jakieś swoje teksty nawiązujące do oglądania stron nie dla dzieci, co ja mam sobie myśleć? Powiedzcie mi, co ja mam sobie myśleć? No, na pewno nic specjalnego, nie muszę sobie myśleć, dlatego że już kończymy ten odcinek. Dziękuję bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się oczywiście podobało, dziękuję za wszystkie łapy, komentarze, zobaczymy, czy zaraz będzie ten live, no oby był, mam nadzieję, że go zrobię, bo chciałbym go zrobić, no znowu ten sam tekst, denerwuje mnie to oczywiście, ale to nic. No i co mogę powiedzieć, no fajnie było, dzisiaj było fajnie, nie trudno, łatwo było dzisiaj było łatwo. Jak to mówi pan od matmy, że dzisiaj byłem bardzo dzielny, znaczy dzisiaj byliście bardzo dzielni, zawsze mówi. No i cóż, we Śródmieściu wyjdziemy na stację, naprawimy S13 i widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!